to się nagrało. No. Nie, dopiero włączyłem. Nie, no, siema. Ja się nie wstydzę. Siemano. Yo. Sorry, że siemano. Siema, mordo. Siema, siema. I teraz ja. Siemano. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Tak. Mamy poniedziałek. No. Początek tygodnia. Niestety. I czerwona niestety zostawiona na dzień dobry, ale ładnie ubrałeś sobie spodenki pod kolor tej oto papryki. Nie, świcik musi być, nie? On ją zaraz wie, on ją zerwał teraz po to, żeby sobie to zjeść. Starego juniora jeszcze. No, a pod włosy, kurwa. Dobra, brawa się ma tak, że ja 5 minut na betonie zostaję. Za 5 minut, no. Ale Bartian mówił, także on może być bardziej słowny niż reszta całych wszystkich tych holendrów. O, zobaczymy, no, oby. Ale fajnie chłodno teraz. No na razie. No, tak nie na razie, bo to dopiero cały tydzień przed nami. No właśnie. Na razie to się. Dobra, czekajcie. Ja jestem tutaj. Gdzieś tutaj byłem. Ale mam chwilową przerwę. No jak bez recepty, to na pewno, nie? No, bez recepty jakieś tam niby to są. No ja się i spytam po prostu, jak nie, to on będzie musiał zrobić tak, że w poniedziałek, wiesz, go boli i jechać, nie? No ten asprak, nie? Tak, zrobić, załatwić, co, no bo tak, wiesz, my możemy gdybać, co to jest, a to może być całkiem co innego, nie? A ze zdrowiem nie ma żartu. No nie ma. Zdrowie jest najważniejsze, trzeba dbać o niego, więc... O nie. No spróbujemy dzisiaj, zobaczymy, co, wiesz, co tam babka powie, nie? No, pewnie. Dużo masz? Kurde, pół wózka ci powiem szczerze. Teraz pół wózka tak. No jak... jest mniej tutaj, nie? Ale jest. W piątek będzie więcej. No to na pewno, w piątek będzie więcej. Ale co, chyba zrobimy po tej rajce, chyba idziemy już na te przody chyba, nie? No zobaczymy, jak nas tam wystawi ta bestia, nie? A no właśnie, no, trzeba czekać. Ja nie ma nic przeciwko, ale jeszcze są 4 trale z tego co wiem, także. No, ale to idzie, to teraz pójdzie. Także może to potrwać, panie O'Hara. No może. Ale wiesz, pójdziemy tam i elegancko, potem, wiesz, tym sposobem momencie... znalazłem się na wózku. No, zamykam drzwi, tutaj O'Hara ja na dole. I doku żyrafy. Ale patrz, jeszcze byś chycił. Jeszcze bym chycił. Jeszcze ale... byś chycił, ino ty ze Śląska. No ja by to chycił. Ty by to chycił jeszcze. Ale ja tu nie będę skokął, kurwa. Dobra, ja będę tu jechał. Dobra, to dobra. Do później mordo, nie? Jaha. Junior, weź chmurę swojego epeta. Dziękujemy za uwagę. Junior e-papierosy, zbijajcie śmiało. Pozdrawiam. Chmury lecą. Chmury to u ciebie będą lecieć po robocie. No, będą. Trzeba to zgłosić, żeby naprawili. Ale ja to zgadzam co tydzień, Kamil. No, nie robią. Nie robią tych rajek. Nic. Ciekawe jak tam kurwa będą potem jeździć sobie, bo ja tam się nie będę wyciągał na pewno. No nie, bo to można spaść, nie? No kurwa, o tyle się zjebał, gdzie będę się zaciągnął na pewno. Opa, ty masz już doświadczenie w spadaniu, to się nie przejmuj. Tak. Powiedz mu na betonie teraz, że jest do dupy ta rajka. Opie, ostatnio to telemarkiem wylądowałeś. Dobrze, wy tak. Teraz mi 5 razy sztuka. A mówią, że do 3 razy sztuka. Para jest nie do zajebania. Także widzowie, w tamtym tygodniu, w piątek, pracowaliśmy naprawdę długo, bo
To był dzień wyjątkowy i czasem w naszej pracy zdarzają się takie dni, przeważnie jeden, góra dwa dni w roku, że musimy zostać dłużej, bo jest wysyp, jest naprawdę tej papryki dużo. A z racji tego, że poniedziałek pracowaliśmy tylko do godziny 12, to nie wyrobiliśmy tej dziennej normy, którą wyrabiamy. Bo u nas w szklarni ścina się tak, że w ciągu tygodnia musimy wyzbierać całą szklarnię, czyli musimy zrobić takie kółko. Cała szklarnia jest podzielona na 5 dni i 5 dni zrywamy tak, żeby wyzbierać całą szklarnię. No i z racji tego, że ten poniedziałek był wolny, to w piątek musieliśmy zostać dłużej i pracowaliśmy od godziny 6 rano do 18.15, co daje nam ponad 12 godzin pracy. Jest to naprawdę konkretna dniówka. No i padł rekord, bo zebraliśmy 43 tony papryki w jeden dzień. Także zobaczcie sobie, ile tej papryki dziennie jest zbierane, ile szklarni jest na świecie, ile tych warzyw ludzie spożywają i tego wszystkiego. 43 tony, gdzie na skupie papryka w tym tygodniu była między euro 60 a 2 euro na skupie za kilogram. Także zobaczcie, jaka to jest ogromna kasa. Wiadomo, są koszta utrzymania wszystkie szklarni, pracowników i tak dalej, ale zwróćcie uwagę na to, jakie tutaj się konkretne pieniądze obracają na takiej głupiej papryce, że tak powiem. Głupiej, bo ludzie sobie myślą, że to papryka, nic specjalnego, a kasa się obraca tutaj, no ogromna, no moim zdaniem ogromna. Jeżeli dziennie przychodu jest w granicach 50-80 tysięcy euro, także myślę, że jest to naprawdę konkretny biznes. Pomyślcie sobie, że nasza szklarnia, w której pracujemy, ma 10 hektarów, a są szklarnie, które mają po 30, po 20. Zobaczcie, ile tych szklarni jest z samej Holandii, ile tej produkcji dziennie idzie, ile tych warzyw ludzie spożywają, pomidorów czy ogórków, nie? Ale tak mówię, padł rekord, 43 tony w jeden dzień, no to jest naprawdę konkretna liczba, zobaczcie, ile tej papryki poszło, ile tych kartonów, tych skrzynek, ile oni musieli tego przesegregować na tej sortowni. Także dziewczyny tutaj kawał dobrej roboty zrobiły od nas z pracy, ale mówię, padł rekord, wszyscy byli zadowoleni i takie dni zdarzają się takie dni przy uprawie papryki, że musimy zostać dzień, dwa dni w roku dłużej, ale to są wyjątki. Wyjątki się zdarzają, wszyscy już byli zmęczeni, ale daliśmy radę, 43 tony, także tak to wygląda, widzowie. Bedankt, bro. Kijk, de stad, hè? Ja, man. Je kan goed helpen, man. Także widzicie, junior tam, Krzyku tam. Czars na betonie dzisiaj przekłada rury. Dobry chłopak jest z niego. Bardzo pracowity przede wszystkim. Nie ruszaj, bo jeszcze idzie to. Mały ten. Mały pisiorek idzie. Gdzie on jest? Pisioras idzie. Wiesz, od czego pisioras skrót, nie? Nie. Od czego? Od dużego pisiora. Zrób lepiej serduszko dla Jarka. Serduszko dla Jarka. Nie. Dobra, słuchajcie, jest taka sprawa, że jesteśmy podczas pracy i jedziemy na przejażdżkę. Ogólnie jedziemy, bo chłopaki zasłabli. Ocher mówi, że potrzebuje coś do nosa. Junior mówi, że też by pociągnął, bo ma ból brzucha i jedziemy ogólnie, nie? Nie, chwili se kręcimy. Gdzie jedziemy, Marcin? Jedziemy na Big Chickena. Jedziemy zjeść kanapkę sobie na snack barze takim tutaj koło nas. Tak się składa, że... Pewnie widzowie znają tego Big Chickena. Znają. Junior wziął wakacyjne i mówi, chodźcie chłopaki, jedziemy. No to jest namiot, nie? Jest tam etat, jest pod domem, nie? No. Taki trzeba dać parę stówek. Lekko, no. Ale fajnie, nie? Zajebisty. A tam to by imprezę rozkręcił, ty. Tak. Lekko, człowieku. Byśmy nie wrócili z niego. Junior, ty pamiętasz te czasy, jak byliśmy pod namiotem? Pamiętam. Widzowie, pamiętacie te stare filmy? Jest, gdzie Junior w tych klapkach kozackich wyskoczył? Mam je do tej pory. Masz je? A wziąłeś je do Holandii? Wziąłem je, o kurwa, to w tym roku, jak będziemy pod namiotem, to muszą być. Oczywiście.
Marcin wraca z urlopu i od razu pod namiot lecimy, nie? No, trzeba to powtórzyć. Od razu wraca Marcin z urlopu i lecimy pod namiot. Z tamtym był problem do rozłożenia, czy już taki by mieli, to my go cały weekend tam składać. Nie, nie można pić przed rozkładaniem. No właśnie. Bo będzie drama. A ty nie możesz, wiesz co robić, nie? Palić tych holenderskich papierosów. Wiem, właśnie. Dlatego palę tylko polskie. Polskie Lemy wspieramy. Tak, wspieramy. Chcecie to wpijajcie na juniorepety.pl. Oczywiście można takie kupić. Kierujemy, oczywiście. Słuchaj, dzisiaj dobry humor, no. Tam dużo osób pisało właśnie, że hejtują mi Jarka, no i zmieniłem swoje poglądy. Teraz jestem za Giedroniem. Ja pierdolę! Jeszcze gorzej, weź go wywoź z tego samochodu. Dobra, jedziemy szamać. Są chłopaki z Watersa. Chcesz pójść za ziemią? No dawaj. Sorry, morda, musiałem. Potrzebę kontentu. Ale dobre.